4:05, Londyn, piątek nocą. Zmierzamy w kierunku Soho, najbardziej imprezowego miejsca w Londynie. Zdarza mi się od czasu do czasu wsiąść w samochód, kiedy nie mogę usnąć po strasznie busy nocy, kiedy jeszcze ciało jest rozgrzane i gotowe do snu. Wsiąść w samochód i po prostu pojeździć troszkę pustymi ulicami. Mieliśmy dużo cięższy start tutaj, dużo cięższy. Oni jednak jak przyjechali tutaj, mieli dużo łatwiejszy start niż my. Sklepy otwierają, firmy otwierają, mogą to wszystko robić. Nam nie wolno było tego robić. Nie mieliśmy możliwości. Dopiero po latach, dopiero mogliśmy tworzyć jakieś własne przedsiębiorstwo czy biura. Myśmy stracili wszystko w ogóle. Zaczynaliśmy od zera. Gdyby ktoś Pana powiedział, dzisiaj Pana domu nie ma, musiał Pan zaczynać kompletnie od początku. Takie były nasze początki. Bez języka, bez skończonych studiów, dopiero kończyłem je w Anglii, właściwie w Anglii, bez możliwości szybkiego zarobku, bez zawodu. Czasami jak ci Polacy tutaj mówią, że tak ciężko i tak dalej, oni mają pojęcia, jak to było ciężko, jakbyśmy tu byli. Wszystkie uniony były przeciwne, wszyscy byli skomunizowani. Stalin to był piękny człowiek, słońce narodów. Przecież na słowie Stalina można polegać, Churchill tak krzyczał. No więc takie były sytuacje. A teraz Polacy mogą przyjechać tu, pracować. W Polsce została moja rodzina, czyli coś najbliższego. Co posiadam, co mam. No wiadomo, oprócz tego mnóstwo znajomych, przyjaciół. Wspaniałe chwile. 2 lata tutaj siedzimy ponad i w moim przypadku tak się wszystko zmieniło diametralnie. Poprzez to, że zarabia się pieniążka i jest na to czy na tamto. Tak smutno było w kraju poprzez brak pieniędzy. I to nie tak, że człowiek nie chciał nic robić i miał dwie lewe ręce i nie potrafił nic zrobić, czy też się nie starał czegokolwiek znaleźć. Brak możliwości zabijał. Ja mam dla nich wielki szacunek. To są ludzie z pewnym, po angielsku się mają guts, to znaczy mają ikrę taką w sobie, że próbują coś zrobić indywidualnie. Mnie właściwie żal tej młodzieży. Naprawdę mówię szczerze, żal. Żal, bo to tak nie powinno być. Coś się dzieje nie tak, jak powinno być. Najważniejsze jest, żeby Polak czuł się u siebie w domu dobrze, żeby nawet z niego wyjechawszy, dla powodów konkretnych, dla powodów zarobkowych, czy jeszcze może lepiej, jakiejś nauki, żeby do tej Polski chciał wrócić. To jest zadanie dla Polski, to jest zadanie dla rządu, to jest zadanie dla waszego pokolenia. Teraz jest tragicznie, moim zdaniem, bo jak mówi się o milionie ludzi, którzy wyjechali z zagranicy i teraz i wyjechali fachowcy, powiedzmy, to kształcić tych fachowców znowu, żeby uciekli. Ja nie wierzę, żeby lekarz, który tutaj zapuści korzenie, żeby on wracał i już tutaj ma swoją rodzinę, żeby on wrócił po jakimś czasie do Polski. Nie wierzę w to. W tym miejscu zaczęło się wszystko. 3 miesiące spędzone na maszynie. Dziennie w przedziale 100-300 klientów przewijających się i wszystko do rozmywania. To nasza urocza kuchnia. W tym momencie pracuje około 15-20 Polaków. Szczerze mówiąc, nawet się nie orientuję, bo pracujemy na różnych zmianach, więc co niektórzy z nas rano, co niektórzy wieczorem, jeszcze inni w nocy. W samej kuchni pracuje około... Grzesiu, ile pracujesz w kuchni Polaków? Dużo. Ile? Pan. 5, 7? 8. Około 8 w samej kuchni. Kolejnych 6 osób w restauracji. Kolejnych 3 osoby kluby na dole, także wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze więcej. Przejdźmy się przez restaurację.
tak. Dobra. Można zmienić miejsce, ale nie charakter człowieka. Także czuję się tym samym facetem, którym byłem wcześniej przed wyjazdem. Z tą małą różnicą, że tutaj mam trochę więcej możliwości. Pieniądze, nie będę ukrywał, są jednym z ważniejszych atutów, które w Londynie pomagają żyć godniej i żyć normalniej. Pracując, możemy sobie pozwolić na naprawdę jakiś przyjemny standard życia. Nawet nie musi być to jakaś super ekstra płatna praca. Od momentu, kiedy się pojawiła tak ogromna grupa migrantów, nowych, młodych z Polski na wyspach, zaczęły się pojawiać różnego rodzaju teorie podziału w społeczności polskiej i Wielkiej Brytanii na tych starych i tych młodych, zarzucanie sobie wzajemnie różnych rzeczy, że jedni są, prawda, zamknięci w sobie i odwracają się plecami do tych nowych młodych. Młodym z kolei zarzucano brak patriotyzmu i wyjątkowo materialistyczne podejście do życia. Jesteśmy w dowództwie komponentu morskiego NATO w Nordwood. Ladies and gentlemen, to Poland. Stanowią tutaj nasi kombatanci znakomitą grupę, która współpracuje również między sobą. Dają obraz polskiej społeczności Brytyjczykom. Jest to również bardzo ważne dla nowo przyjeżdżającej grupy Polaków szukających tutaj pracy, żeby nie zostali bez korzeni, żeby zrozumieli, że rzeczywistość polska trwała tutaj przez 66 lat. Ojczyzna. Ojczyzna dla mnie to była wszystkim. Wtedy, w dalszym ciągu jest, bo tak byłem wychowany. To nie jest żadna moja zasługa ani zaleta. Po prostu tak nas wychowano w rodzinach, w harcerstwie, w szkołach. Także to trudno powiedzieć, że ojczyzna jest ojczyzną. Ojczyzna to jest to, o co się walczy, to, co daje wolność, to, co daje utrzymanie, to, co daje życie. To taka moja ojczyzna, matka. Normalnie. Takie było podejście nas, tak wychowanych. Ja się dziwię, że w Polsce w tej chwili to są w ogóle pytania tego rodzaju. Jak to jest? Bo wiem, że odpowiedzi są bardzo nieprzyjemne czasami. Myśmy mieli pojęcie patriotyzmu budowane w nasze życie jako część normalnej egzystencji. To nie patriotyzm, o którym się mówiło. To był jakiś taki obowiązek służby własnemu krajowi, który w nas pozostał. Ludzie młodzi, sądzę, są mniej na to uczuleni. Wychodźstwo polityczne w zupełnie specjalny sposób traktował patriotyzm. Był to fundament, była to podstawa dla nich do budowy Polski poza Polską. To jest to, co ich podtrzymywało przy życiu i dalej podtrzymuje przy życiu. Jeśli chodzi o młodych, ja muszę powiedzieć, że błędne jest zakładanie, że ci ludzie nie są patriotyczni. Absolutnie. Twierdzę, że ci ludzie są przynajmniej tak samo patriotyczni jak to wychodźstwo niepodległościowe, tyle tylko, że ten swój patriotyzm przeżywają na zupełnie inny sposób. Trzeba mieć na uwadze to, że tym ludziom nigdy nie zabrakło Polski. Ojczyzna jest na pewno mój dom, miejsce, w którym dorastałem, w którym dorastałem, w którym się rozwijałem. Całe moje dzieciństwo i młodość związane jest z tym krajem. Jest to mój kraj, jest to mój język. Jest to moja tradycja, moje wierzenia, kultura. Tak naprawdę nie wiem, od której strony powinienem interpretować to słowo. Ja jestem warszawiak. Jak przyjechałem do Warszawy w 1972 roku pierwszy raz, to już była cholerna różnica po tym, ale jeszcze wszystko było w proszku, no tak. Jeszcze wszystko rozwalone. Budowa. A dzisiaj jak ja przyjeżdżam do Warszawy, to ja za Boga nie mogę się poznać, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Mój syn, moje wnuki jeżdżą do Polski,
jeżdżą do Polski, zachwyceni są Polską. Ktoś kiedyś powiedział, że jak znudzi ci się Londyn, to znaczy, że znudziło ci się życie. Kryje on tyle w sobie twarzy i jest tak różny w różnych miejscach. Ma tyle ze sobą do zachorowania, że nie sposób jest tego wszystkiego odkryć. Naszą wielką radością było, jakbyśmy się dowiedzieli 17 lat temu, że dzięki sytuacji, która była w onym czasie w Polsce, która tam zaistniała, że bezkrwawo, bez strat, powiedzmy, bez walki żadnej, bez przelania krwi, wreszcie mamy trzecią Rzeczypospolitą. Dziś w ich oczach to, co się dzieje w Polsce, na pewno wygląda o 300% lepiej niż wyglądało wcześniej i dla nich to jest wielki postęp. Dwa, być może ojczyzna, jaką znają, to ojczyzna z ich wakacyjnych wyjazdów, gdzie przeżywają miłe chwile, gdzie bywają w miejscach, które wyglądają coraz lepiej, w miejscach turystycznych, wypoczynkowych, typu kurorty górskie czy nadmorskie. Być może to zdanie jest wyrobione na podstawie telewizji, która też stara się pokazywać Polskę od tej lepszej strony niż od tej gorszej, promować ją, wizerunek naszego kraju. Być może jest to jakieś wyidealizowane myślenie o naszym kraju, biorące się stąd, że żyje się z daleka od tego kraju, że tak naprawdę ten obraz Polonii, która żyje tu od kilkudziesięciu lat, może być nie do końca pełny, że oni, mieszkając w Anglii, a nie w Polsce, tak naprawdę niekoniecznie znają to życie na co dzień, to życie codzienne. Nie zmagają się ze wszystkimi problemami, z którymi zmaga się przeciętny obywatel w naszym kraju. Ja bym wrócił na pewno teraz do Polski, gdyby były możliwości. A jak mam 86 lat skończone, nie skończone, będę miał za parę dni, to sytuacja, ja na sytuację patrzę zupełnie inaczej teraz. Powiedzenie, że starych drzew się nie przesadza na starość, ma pewien sens. Po 60 latach mieszkania poza granicami kraju, Polska jest dla mnie krajem zupełnie odmiennym. Bywam w Polsce, ale to już jest inny świat. Mieszkam tak długo w Anglii, że jestem do tej Anglii przyzwyczajony. Ale Polskę rozumiem i bardzo sobie cenię każdy pobyt w Polsce. W sercu Polska nie przestanie być nigdy. Już sobie nawet zarezerwowałem w Warszawie na tym, jak będąc kawalerem Virtuti Militari, no to mamy prawo, mamy taką kwaterę wyznaczoną na cmentarzu, gdzie się tu można zapłacić, no i po spopieleniu tam do szufladki włożą z napisem w Warszawie. Myślę o tym, żeby wrócić. Szczerze mówiąc, nie mamy jakiegoś sprecyzowanego z przyszłą małżonką terminu powrotu. Wrócimy do tego kraju, jeśli okaże się, że możemy tam wrócić, że możemy znaleźć tam pracę, że możemy żyć tam godnie, nie martwić się o dzień jutrzejszy. Póki co Anglia nam oferuje więcej takich możliwości, więc siedzimy tu i zarówno tutaj nastawiamy ucha w kierunku jeszcze lepszych możliwości bytowych, życiowych, jak również i nasłuchujemy wszelkich sygnałów z Polski.